Siema, siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy ponownie na wariatkowie i właśnie wszedłem do mojego pokoju, właśnie w tym naszym wielkim białym domu i znalazłem pewną skrzynkę, której wcześniej tutaj nie było. Jeszcze do niej nie zaglądałem, ale podejrzewam, że może tam być coś, co pomoże nam jakoś, prawda, zlokalizować jakieś potrzebne rzeczy do tego, żebyśmy dowiedzieli się, gdzie jest Milki, co w takim, co robi i może, nie wiem, może jakiekolwiek informacje. W każdym razie po coś tutaj jest ta skrzynka i postanowiłem, że może to być na tyle ciekawe, że nagram o tym odcinek. Zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są codziennie na kanale. Ja sobie tylko jeszcze założę okulary, bo trzeba dbać o wzrok w trakcie nagrywania i nie przedłużam, oczywiście możemy lecieć. Uwaga, otwieram tą skrzyneczkę i zobaczmy coś. Dobra, jest książka w środku, czyli w sumie troszkę się tego spodziewałem, że będzie książka, no bo jednak zazwyczaj informacje się przekazuje książką, skoro są w skrzynce. Dobra, zobaczmy. Fabryka, kieruj się na wschód. Okej, musimy kierować się na wschód. Czyli to jest dosyć ciekawe, dlaczego mamy akurat się na wschód kierować. Ale dobra, skoro mamy szukać jakiejś fabryki i akurat mamy lecieć na wschód, więc zobaczmy. Wy akurat nie widzicie, bo mam tam kamerkę w tym miejscu, ale wschód to jest east, więc trzeba iść, o, w tamtą stronę. Trzeba iść prosto w tamtą, czyli w sumie do tyłu, czy jesteśmy w sumie po dobrej stronie domu. Jak widzicie, tutaj się wiele zmienia. Tam jakiś pomocnik powstał, tam jest ta moja taza. Niedługo tam się będziemy całkowicie przenosić. Dlatego tutaj jeszcze rozpoczynam odcinki, bo tutaj jeszcze jakieś rzeczy mam, ale za jakiś czas mogę to... Znaczy tutaj też będę miał taką, wiecie, taką swoją bazę wypadową tutaj właśnie w tym domku, ze względu na to, że też tutaj patrzę, no to mam przecież tyle fajnych rzeczy, że nie jestem w stanie tego tak całkowicie porzucić. A tutaj jak widzicie też, no tutaj jest jednak już pewna historia jednak, no nie będę mówić, że nie. I jednak wolę tutaj być. Dobra, wiecie co, ja zabiorę sobie jednak zbroję, bo skoro idziemy gdzieś do jakiejś fabryki, nigdy nie wiadomo, co tam możemy spotkać, więc może lepiej jest się jakoś uzbroić. Dobra, czekaj, trzymaj, wyszedłem na balkon, wyjdźmy sobie normalnie jak cywilizowani ludzie. Nie będę po raz kolejny skakał z okna i walił wiadro, bo nie zawsze się to tak udaje, jakbym chciał, więc wyjdźmy po... A, wiecie, dobra, z balkonu nie będę skakać, ale stąd już zeskoczę, bo już mi się nie chce tam obchodzić dookoła całkowicie tego. O, oczywiście, zawsze nie potrafię tego wiadra tutaj zrzucić. No dobra, więc kierujmy się na wschód. Mamy tak, mamy iść po prostu w tamtą stronę, czyli prosto w tamtą. Okej, no to w takim razie idźmy tutaj tą jakąś ścieżką. Przejdźmy, prawda, przez tą wieżę Dave'a, którą nazwał kapelusik. I przejdźmy tutaj i po prostu idźmy... O nie, my idziemy w tą stronę, gdzie ja bzyka nakryłem, jako tam jakieś lalki zbierał. To nie jest dobre. Jeżeli ktoś nie widział odcinka, to koniecznie wbijcie do bzyka. Jest oczywiście tutaj... O kurde. O kurde, dobra, czekajcie, tam coś jest. Tam coś jest. Tam jest jakaś... To wygląda jak fabryka. To zdecydowanie wygląda jak fabryka. Okej, dobra, więc czekajcie, przejdźmy... Jezu, jakie to jest ogromne. Co jest grane? Jaka to jest duża fabryka? Czekajcie, bo jeszcze nie widziałem jej w pełnej okazałości, a przydałoby się zobaczyć, więc czekajcie, przejdźmy... Kurde, jakie to jest og... Nie. Nie. O nie, widzowie, to niedobrze, to jest bardzo niedobrze. Widzicie, co tu jest napisane? Nie, tak nie może być. Ja grałem w tą grę i zresztą był tutaj odcinek na kanale. Ajajajajaj, dobra, wiem czego już, żeby możemy powoli spo... O nie, co tam się dzieje w środku, co to jest? Ja tu nie chcę chyba wchodzić, ale skoro tutaj musimy wejść, dostaliśmy jakąś informację. Fabryka kieruje się na wschód, za bardzo nie wiem, od kogo to dostałem i po co to dostałem. No ale okej, skoro dostaliśmy, to wejdźmy tu, dobra, jesteśmy w środku. I mamy tu zdjęcia tego niebieskiego, nie wiem jak on się nazywa. Jakieś miał imię, ale zapomniałem już jakie. Dobra, tutaj światła migają. Okej. To nie wygląda dobrze. Nigdy migające światła nie wyglądają dobrze. Tyle mogę powiedzieć. Dobra, tu jest pusto ogólnie. Nie ma tutaj za bardzo nic w tych pomieszczeniach, więc jest tutaj jakby nie ma za bardzo na czym tutaj zawiesić oka. Nie wiem dlaczego to jest jeszcze takie, wiecie, fabryka wydawała mi się być miejscem, które jest jakby zawsze wyposażone w różne rzeczy, a tutaj jest tak, no tak pusto. Nie wiedzieć czemu jest tak pusto. Przejdźmy może na drugą stronę, zobaczmy co po drugiej stronie jest, bo może tutaj będzie coś ciekawszego. Dobra, wyjdźmy tu. O nie, tutaj jest, tu jest ta kolejka, która jeździła też w grze. Okej, ale tutaj też jest totalnie pusto. Dlaczego jest tak pusto? Nie rozumiem tego, ale dobra, mamy, no nie wiem co mamy, w sumie nic nie mamy. Mamy tylko tą fabrykę, więc dobra, przejdźmy może, tak, ja tutaj w grze to szedłem tędy sobie, więc tutaj przejdźmy sobie tu. Tutaj się szło dalej i tutaj była taka lalka na środku i o kurde jest. O nie. O nie, to się nie dzieje naprawdę. O nie, stoi tam. Teraz pytanie, czy ona mi coś zrobi, czy nie. Jest...
jest za szkłem jakimś, więc mogę się czuć chyba w miarę bezpiecznie, czy coś tego typu, ale ona i tak w grze uciekała, więc domyślam się, że pewnie ucieknie. Ja mam nadzieję tylko, że musimy ciągle się na nią patrzeć. Wiecie, patrzmy się ciągle na nią i przejdźmy sobie tak boczkiem. Jak tylko drgnie, to ja uciekam. Jak tylko mam nadzieję, że nie drgnie. Dobra, przejdźmy tu. Dobra, sobie stoi i niech sobie stoi. Bardzo fajnie. Co my tu mamy? Tutaj nie ma przejścia. Tu jest jakaś skrzynka, widzę skrzynkę. Podejdźmy do skrzynki. Dobra, nie rusza się, więc... Dobra, chyba póki co możemy się czuć bezpieczni. Dobra, mamy książkę jakąś kolejną. Dobra, co tu jest? Szukaj kody... kody do drzwi. Szukaj, czyli są jakieś kody do drzwi. Dobra, czyli w poprzednim odcinku wiemy, że znaleźliśmy drzwi do jakby bazy Milki tam w tym jakimś takim podziemnym, w podziemnej bazie. No i wiemy, że musimy znaleźć kod do drzwi, więc okej, tutaj chodzi o to, żebyśmy znaleźli kody do drzwi. Więc będziemy ich szukać, okej, czyli teraz musimy się dowiedzieć tylko, gdzie mamy ich szukać. O kurde, o nie, ona nie patrzyła się na mnie w ogóle. Nie, dobra, czekajcie. Dobra. Odwróciła się, ewidentnie się odwróciła. Mam nadzieję, że teraz już... Dobra, dalej stoi w miejscu, okej. Nie patrzy na mnie, czyli ona możliwe, że się jakby odwraca w moją stronę i rusza tylko jak się na nią nie patrzę. Może to tak działa, czekajcie, przejdźmy, nie wiem gdzie mamy iść, tam jest jakieś przejście. O, tu jest kolejna skrzynka, dobra. Dobra, zobaczmy do tej skrzynki w takim razie, mamy tutaj znowu książkę. Stary tunel. Jaki stary tunel? Okej, nie wiem o co chodzi, zapamiętajmy to. Mamy szukać kodów, kody do drzwi i O nie, nie ma jej tam! O nie, 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 nie! Nie, 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 nie! Dlaczego ona znikła? Nie, nie powinno tak być! Nie, 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 dobra, czekajcie, tu jest jakieś przejście, więc po prostu przejdźmy w tą stronę i zobaczmy, co się kryje tutaj w tej stronie. Dobra, muszę ciągle chronić plecy. Muszę teraz się ciągle rozglądać, ona w każdej chwili może tu gdzieś się pojawić i tego bym bardzo nie chciał. Dobra, tu nic nie ma przejść. O kurde, jest tam. Ale tam był jakiś taki stary tunel. Więc czekajcie, ja się tutaj chowam. Tu. Dobra, przejdźmy tu na shifcie i patrzę. Okej, on tam wychodzi. Wyszła ta kurde zabawka. Wyszła ta zabawka i chodzi, dobra. Czyli ona gdzieś tutaj będzie teraz krążyć. Musimy się tam dostać do tamtego tunelu. Musimy koniecznie, więc uwaga, ja tylko zobaczę, niech ona sobie gdzieś tam pójdzie. Tak, żeby nas nie zauważyła. Dobra, stoi plecami do nas. Szybko. Dobra, wchodzimy tu. Biegniemy do tego starego tunelu. Dobra, czekajcie, tutaj jesteśmy, tu. Jest stary tunel. Dobra, uwaga, mamy stary tunel. Tam coś jest na samym końcu, tylko pytanie, co to jest? Tu, o kurde, co to jest? Czemu tu są takie kraty? Co się dzieje? Co jest nie tak? Dobra, tam była. O nie, 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 gdzie mam iść? Nie, tu się gdzieś wkopię, czy coś, nie wiem, co tu, o nie, przekopałem się w jakieś zakazane miejsca w tej fabryce chyba. Dobra, tu, czekajcie, bo idzie tu, czy nie idzie? Znikła, nie ma jej. Dobra, i to stary tunel w takim razie. Tylko, ja nie wiem, boję się, że w każdej chwili się może tutaj gdzieś pojawić. Dlatego bym bardzo nie chciał, ja bym wolał wiedzieć, gdzie ona jest. Bo jak nie wiem, to źle się z tym czuję, że nie wiem, dobra. Zobaczmy ten stary tunel w takim razie, dobra, idziemy tam na sam koniec. Idziemy powoli. Tu jest, coś dzieje, tu jest jakieś podziemne coś jeszcze, nie wiem o co chodzi. Dobra, mamy tutaj, jak tu jest ciemno totalnie, dobra, tu jest jedynka. Okej, znaleźliśmy tabliczkę z napisem 1. Czy to jest kod? Czy to jest kod właśnie, że pierwszą cyfrą jest 1? Okej, możliwe, że tak jest, więc zobaczmy. Co jest? Co mnie uderzyło? Czemu ja tu... Kto tu jest? Nie, coś mnie uderzyło ewidentnie. A ja nie wiem co. Nie wiem co to było. O, on tam jest na dole, nie, dobra, idę stąd, wiemy jaki jest kod, więc uciekam. Szybko, dobra, wychodzimy z tej fabryki, nie chcę tu już przebywać ani chwili dłużej. Wychodzimy, dobra, jesteśmy już na zewnątrz, uwaga, dobra, jest, dobra, udało się uciec, o nie, biegnie za mną, dobra, ale chyba nie wychodzi z fabryki, ja mam nadzieję, że już tu nie będę musiał nigdy w życiu wracać, bo to jest straszne, nie, ja nie chcę na nią patrzeć nawet. Okej, czyli ja się obawiam, że
że Bzyku, zbierając te lalki swoje, obudził tego Poppy Playtime'a na wariatkowy, więc ja jakby się mega boję tego i niespecjalnie jestem za tym, żeby to było, jednak no na horrorku się troszkę przestraszyłem, jednak ta lalka jest dosyć straszna, więc jakby nie chciałbym się z nim nigdy konfrontować, więc dobra, zobaczmy tak, nie mam żadnych dowodów na to, że to jest numer jeden, musimy gdzieś zapisać to, że to jest numer jeden, potrzebuję jakąś książkę czy coś tego typu, w której bym mógł to zapisać. Dobra, mieliśmy książkę w pokoju, więc może zajdźmy po prostu do mojego pokoju i weźmy tamtą książkę, w której było napisane, że mamy się kierować na wschód i po prostu tam zapiszemy ten kod i będziemy mogli sobie tam go zapisywać, żeby jednak pamiętać, jakie to są cyfry, bo rozumiem, że będzie ich więcej, jakby wątpię, żeby kodem do drzwi była po prostu jedynka, to by było zbyt łatwe, więc jednak tam musi być na pewno coś więcej jednak w tym wszystkim, więc zabierzmy tutaj tą książkę i zróbmy tak, napiszmy kod do drzwi i jest pierwszy kod, pierwsza cyfra to jest numer 1. Mamy jedynkę i teraz najlepiej to by się przydało tą książkę jakoś nazwać, tylko ja nie wiem, czy ja mam, a wiem, gdzie jest chyba kowadło, więc możemy zajść tam szybko, bo jest chyba u tego, u kowala powinno być, przynajmniej tak mi się wydaje, że gdzieś tam jednak powinno być i sobie nazwiemy tą książkę kod do drzwi, żebyśmy wiedzieli na pewno, że to jest ta książka, bo nie chciałbym przypadkowo jej gdzieś wyrzucić, gdzieś się jej pozbyć, gdzieś ją zostawić, jednak musimy pilnować tego jak oka w głowie, bo te kody są bardzo ważne, a boję się, że mógłbym je zapomnieć. Czy tutaj jest jakieś kowadło na górze? Nie ma tu kowadła na górze, więc chyba na dole raczej były te kowadła. Tak, są na dole kowadła, więc nazwijmy to kody do drzwi Milki. Coś takiego. Zróbmy tak, mamy to nazwane, mamy kody do drzwi Milki, dobrze nazwane, więc bardzo fajnie i możemy teraz tą książkę gdzieś schować. Najlepiej, wiecie co, najlepiej będzie jak ją schowamy do Ender Chesta, tak mi się wydaje, więc po prostu wejdę do tej mojej bazy tam na górę, tam by się, kurczę, jakbym miał perły, to bym się tam po prostu perłą rzucił, to by było w sumie najłatwiejsze, byłoby mega fajnie, bo bym był tam w sekundę dosłownie, a tak muszę znowu wchodzić po tych schodach i to trochę potrwa, ale zostawimy sobie to w Ender Chestie, tam uważam, że na pewno, znaczy nawet nie uważam, a po prostu jestem pewien, że jednak w Ender Chestie to będzie najbardziej bezpieczne przetrzymywanie takich rzeczy, bo stamtąd no tylko ja mogę cokolwiek zabrać, więc jeżeli to zniknie, to będzie tylko i wyłącznie moja wina, niczyja inna, więc tam będzie to, mam nadzieję, że bezpieczne. No i co? No i mamy kod do drzwi, numer jeden, więc podejrzewam, że teraz, o kurczę, ale laga miałem, podejrzewam, że teraz co odcinek będziemy jakieś nowe kody znajdywać i tak dalej, więc na to musimy być gotowi i na to musimy czekać. No a ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, widzimy się na kolejnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. No i tyle, trzymajcie się, pozdro, pa pa.